Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powstanie. Nastąpi wprowadzenie sztandaru Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości, w trakcie której na ręce członków rodzin 30 ofiar totalitaryzmów zostaną przekazane noty identyfikacyjne. Witam obecnych na uroczystości przedstawicieli władz i organów państwowych, instytucji publicznych, przedstawicieli wojska, duchowieństwo, przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Witam przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Słowa powitania kieruję do kierownictwa i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej na czele z prezesem panem Karolem Nawrockim. Szczególne słowa powitania kieruję na ręce członków rodzin ofiar, których nazwiska poznamy w trakcie dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich Państwa uczestniczących w tym wydarzeniu. O odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, uprzejmie proszę sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej skierował list do Państwa, do uczestników i do organizatorów dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Belwederu na uroczystość przekazania not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów. Bardzo się cieszę, że już po raz ósmy mogę gościć Państwa z tej okazji w rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Łącząc się w składaniu hołdu bohaterom walk o niepodległość, kieruję słowa najwyższego uznania dla ich bliskich. Niezwykle długo, 60, 70, 80, a nawet więcej lat, pielęgnowali Państwo pamięć o swoich poległych i zamordowanych, ojcach, braciach, dziadkach, krewnych, nie mogąc zapalić znicza i zmówić modlitwy w miejscu ich pochówku, które pozostawało nieznane.
Przechowywali państwo bezcenne pamiątki po nich w nadziei, że losy polskie się odmienią, nasz naród odzyska wolność i przywrócona zostanie sprawiedliwość. Dopiero po upadku totalitarnych imperiów i przeprowadzeniu koniecznych rozrachunków z naszą powojenną historią, prawda zatriumfowała nad fałszem i manipulacją. Pojęcia takie jak wierność, zdrada, patriotyzm i kolaboracja odzyskały swoje autentyczne, właściwe i teraz oczywiste dla nas znaczenie. Nie ulega już wątpliwości, że w suwerennej ojczyźnie należy czcić zasługi i poświęcenie rodaków, których przez dekady znieważano i skazywano na zapomnienie. Żołnierzy obydwu konspiracji walczących przeciwko najeźdźcom i okupantom niemieckim i sowieckim oraz kontynuujących ich podziemną misję w latach powstania antykomunistycznego. Dziś oficjalnie przywracamy pamięć o kolejnych 30 z nich. Wyrażam głęboką wdzięczność badaczom, dzięki którym doczesne szczątki naszych bohaterów są odnajdywane i mogą zostać pogrzebane godnie, z państwowymi honorami. To wielkie i ważne dzieło prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej zaowocowało zidentyfikowaniem łącznie już 220 osób. Z serca dziękuję państwu za tę ogromnie trudną pracę w służbie wolnej Rzeczpospolitej. Dziękuję za wypełnienie w imieniu całej naszej wspólnoty tej ostatniej powinności wobec zabitych i zmarłych rodaków. Dzieło poszukiwań i identyfikacji rozpoczęło się od powązkowskiej łączki i do dzisiaj jest powszechnie kojarzone z odradzającą się tradycją żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Warto jednak podkreślić, że już od dawna sprawa ta dalece wykroczyła poza pierwotne granice. Dziś wśród zidentyfikowanych, oprócz bohaterów powojennego podziemia, mamy też żołnierza poległego w bitwie granicznej 2 września 1939 roku. Podczas poprzednich uroczystości wręczaliśmy również noty rodzinom odnalezionych uczestników wojny obronnej i ofiar okupacyjnego hitlerowskiego terroru, choć przecież te rozdziały historii ojczystej wydawały się już dawno rozliczone i zamknięte. A jednak okazuje się, że wielu ówczesnych bohaterów nadal czeka na wypełnienie wobec nich obowiązku Antygony. Dlatego musimy kontynuować tę misję, dopóki ostatni z poległych i zabitych za wolną ojczyznę nie zostanie odnaleziony i godnie pochowany. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć żołnierzom niepodległej. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Dziękuję, panie ministrze. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego. Drogie rodziny naszych bohaterów, szanowny panie ministrze, drodzy państwo, każdy człowiek powinien powracać do miejsca, w którym wyrastało jego istnienie. I każdy marzy o tym, aby jego istnienie wyrastało z miłości i w miłości. I tak dzisiejsza nasza bohaterka i wielu bohaterów albo rodzili się, albo dojrzewali w wolnej i niepodległej Polsce, w II Rzeczpospolitej, którą ukochali, której gotowi byli służyć, o którą gotowi byli walczyć i dla której gotowi byli umrzeć, polec w tej walce. I dzisiaj w sposób symboliczny wracają do wolnej i niepodległej Polski, do Polski zmienionej dekadami, doświadczonej wieloma historycznymi przełomami, do innej, kolejnej Rzeczpospolitej, ale do wolnej Polski, która tym gestem i w tym miejscu oddaje im tą miłość, jaką ją obdarzyli. To, drodzy państwo, głównie konspiratorzy i żołnierze. I powiecie wszyscy państwo, żołnierze, czyli gotowi do wojny. Tak, gotowi do wojny sprawiedliwej, do bellum justum, do wojny sprawiedliwej,
w której to oni reprezentowali wolę narodu polskiego, w której to oni byli prawowitą władzą, czy to w czasie II wojny światowej, czy po roku 1945. Do wojny sprawiedliwej, w której, drodzy Państwo, to im przyświecały sprawiedliwe intencje. Sprawiedliwe intencje zamknięte w słowie wolność i koniec przerażającej okupacji. Czy okupacji niemieckiej, czy okupacji sowieckiej. Bo Pan Bóg, Szanowni Państwo, dał państwom i narodom miecz po to, aby mogły się skutecznie bronić przed złem. A w obliczu zła, czy 80 lat temu, czy dzisiaj, grzechem jest bierność, a nie walka z tym złem. Szanowni Państwo, pozwólcie mi podziękować przede wszystkim rodzinom naszych dzisiejszych bohaterów, podziękować za waszą cierpliwość i głęboką wiarę w Rzeczpospolitą i w Instytut Pamięci Narodowej, który zawsze powraca po swoich. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i te podziękowania składam na ręce pana ministra Wojciecha Kolarskiego, że wspaniałą misję Instytutu Pamięci Narodowej wynoszą na szczyty władz państwowych i dzięki panu prezydentowi i panu ministrowi możemy być dzisiaj w Belwederze. Drodzy Państwo, chciałem też serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które od lat konsekwentnie, z pozytywnym uporem upominają się o polskich bohaterów, którzy zostali zamordowani przez dwa reżimy totalitarne. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy patrząc w stronę biało-czerwonej flagi, w stronę wielkiej misji, pamięci i prawdy historycznej, pokonują codzienne trudności, nieraz emocje. Te podziękowania składam na ręce pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, pana prokuratora Andrzeja Pozorskiego i na ręce tych wszystkich uniwersytetów i akademii, które współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej, które dziś reprezentuje profesor Andrzej Osowski. Drodzy Państwo, niech żyje wolna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom, na których pracy, wysiłku i krwi budujemy lepszą przyszłość. Dziękuję, panie prezesie. Przed nami najważniejsza część uroczystości, w trakcie której prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan Karol Nawrocki oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pan Krzysztof Szwagrzyk wręczą rodzinom noty identyfikacyjne 30 ofiar totalitaryzmów. Wręczenie not poprzedzi odczytanie życiorysów i odsłonięcie portretów ofiar. Biogramy ofiar odczyta ksiądz Tomasz Trzaska. Bardzo proszę pana prezesa oraz pana wiceprezesa o zajęcie miejsca. Tadeusz Bejt. Urodził się 20 maja 1923 roku w Mękolinie w powiecie płockim. W okresie okupacji należał do Armii Krajowej, pełniąc funkcję kuriera. Walczył w Powstaniu Warszawskim w batalionie Czata 49. Po upadku powstania został osadzony w Pruszkowie, a następnie w obozach na terenie Niemiec. W maju 1945 roku powrócił do Polski. We wrześniu następnego roku nawiązał kontakt z oficerem wywiadu II Korpusu, przedostał się na teren alianckich stref okupacyjnych i rozpoczął działania mające na celu stworzenie komórki wywiadowczej z siedzibą w Berlinie. Organizował drogi kurierskie i punkty przerzutowe na granicy polsko-niemieckiej. Współpracował z prowadzącym działania wywiadowcze na terenie Polski rotmistrzem Witoldem Pileckim. Został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Berlinie pod koniec września 1947 roku. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, został zamordowany 11 lutego 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
Szczątki Tadeusza Bejta odnaleziono wiosną 2013 roku podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery Eł cmentarza wojskowego na Powązkach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Szymon Świętorzecki, bratanek ofiary. Józef Boś, pseudonim Lot. Urodził się 19 września 1924 roku w Boninie w powiecie bialsko-podlaskim. W 1947 roku wyjechał na Pomorze Zachodnie, gdzie ukrywając się zorganizował grupę konspiracyjną, która przygotowywała zamachy na funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, dokonywała aktów sabotażu wobec spółdzielni produkcyjnych oraz występowała przeciwko kolektywizacji wsi. 11 września 1952 roku został zastrzelony w swoim bunkrze w okolicy miejscowości Świeszewo w powiecie gryfickim w wyniku operacji zorganizowanej przez szczecińską bezpiekę. Szczątki Józefa Bosia odnaleziono w grudniu 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Stanisław Boś, bratanek ofiary. Stanisław Chmielewski. Urodził się 22 listopada 1896 roku w Pogorzeli w powiecie mińskim. W 1918 służył w 32 Pułku Piechoty w Ciechanowie i Warszawie. Od 1946 roku był członkiem PSL. W sierpniu 50 roku w trakcie próby komisyjnej parcelacji jego pola stanął w obronie żony i uderzył przewodniczącego PGR w Siennicy. Został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Mińsku Mazowieckim i skazany wyrokiem wojskowym na 8 lat więzienia za napaść na urzędnika państwowego. Osadzono go w centralnym więzieniu Warszawa II, tak zwana Gęsiówka, a następnie w Raciborzu, gdzie zmarł 7 października 1951 roku. Szczątki Stanisława Chmielewskiego zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku w trakcie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Jadwiga Bakuła, wnuczka ofiary. Eugeniusz Chudowolski, pseudonim Pawełek Zemsta. Urodził się 20 marca 1925 roku w Lublinie. W czasie okupacji niemieckiej został wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, skąd trafił do obozu w Stutthofie. W maju 1945 roku powrócił w rodzinne strony. Od lipca do września 1946 był członkiem oddziału Stanisława Łukasika, pseudonim Ryś. Jesienią tego samego roku został aresztowany przez bezpiekę i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na 5 lat więzienia. Jednakże zwolniono go na mocy amnestii. W sierpniu 1950 roku wstąpił do organizacji konspiracyjnej Polska Armia Powstańcza. Był jednym z inicjatorów niezrealizowanego zamachu na Bolesława Bieruta oraz Konstantego Rokossowskiego w czasie ogólnopolskich dożynek we wrześniu 50 roku w Lublinie. Został aresztowany na kilka dni przed planowanymi uroczystościami i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 października 1951 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie.
Szczątki Eugeniusza Chudowolskiego odnaleziono w maju 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery Eł cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Andrzej Cisek, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Kazimierz Człowiekowski, pseudonim Niemsta. Urodził się 13 stycznia 1909 roku w podkrośnieńskich Białobrzegach. W latach 30. związał się z ruchem ludowym. W 1941 roku wstąpił do grupy dywersyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej Józefa Czuchry, pseudonim Orski. Po akcji scaleniowej znalazł się w oddziale partyzańskim OP-11 Inspektoratu AK Jasło pod dowództwem Orskiego. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych wymierzonych w okupanta. Po wkroczeniu Sowietów do Krosna został aresztowany w listopadzie 1944 i pod zarzutem przynależności do AK zesłany do łagru w Borowiczach, a następnie do łagru w Swierdłowsku, skąd zwolniono go w listopadzie 1947 roku. Po powrocie do kraju zamieszkał w rodzinnych stronach. W lipcu 1949 popadł w konflikt z miejscowymi władzami i po aresztowaniu został osadzony w siedzibie krośnieńskiego UB, skąd udało mu się zbiec. W kolejnych latach ukrywał się na terenie Krosna oraz powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego. Redagował i rozsyłał anonimowe listy do działaczy partyjnych i urzędników. Został raniony w niedzielę wielkanocną 18 kwietnia 1954 roku w czasie zasadzki zorganizowanej przez funkcjonariuszy UB oraz żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza. Zmarł następnego dnia w szpitalu Wojskowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Szczątki Kazimierza Człowiekowskiego zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych we wrześniu 2021 roku na terenie cmentarza Pobitno w Rzeszowie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Zbigniew Człowiekowski, syn ofiary. Jan Droszcz, pseudonim Znicz. Urodził się 29 lipca 1921 roku w Ciscu w powiecie żywieckim. Po zakończeniu wojny wstąpił do oddziału Antoniego Bieguna, pseudonim Sztubak, wchodzącego w skład zgrupowania oddziałów leśnych NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Został zamordowany we wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie w wyniku operacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa o kryptonimie Lawina. Szczątki Jana Drożdża zostały odnalezione w marcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Starym Grodkowie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Agnieszka Połońska, pracownik oddziału IPN w Katowicach. Józef Dudaczyk. Urodził się 11 września 1909 roku w Wieluniu. Ukończył Centralną Szkołę Podoficerską Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu. Wiosną 1939 roku powołano go do Batalionu Obrony Narodowej Wieluń II. Poległ 2 września 1939 roku na polach Nowego Ochędzyna wraz z dwoma innymi żołnierzami podczas zabezpieczenia odwrotu Oddziału Obrony Narodowej po stoczonej bitwie z Niemcami pod Krajanką. Szczątki Józefa Dudaczyka zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu parafialnym w Starym Ochędzynie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Przemysław Bucki, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.
Edward Dziewa, pseudonim Ostoja Jeremi, podporucznik Wojska Polskiego. Urodził się 17 września 1925 roku w Ponikwach w powiecie krasnostawskim. W maju 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej, a jesienią 1943 został członkiem komórki batalionów chłopskich w rodzinnej miejscowości. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę zaciągnął się do Wojska Polskiego. W kwietniu 1950 roku wstąpił do organizacji konspiracyjnej Polska Armia Powstańcza, gdzie został dowódcą grupy bojowej, która wykonała kilka akcji rekwizycyjnych. Został aresztowany na początku września 1950 roku, na kilka dni przed planowanym zamachem na Bolesława Bieruta oraz Konstantego Rokossowskiego w czasie ogólnopolskich dożynek w Lublinie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie został skazany na karę śmierci, którą wykonano 24 października 1951 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Edwarda Dziewy odnaleziono w maju 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery Ł cmentarza wojskowego na Powązkach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Józef Dziewa, syn ofiary. Antoni Fojcik, pseudonim Tosiek. Urodził się 25 kwietnia 1916 roku w Rybniku. W latach 36-38 służył w 3. Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej. W 1941 został wywieziony na roboty przymusowe do Magdeburga. Po ucieczce w 1943 roku ukrywał się w Niemczech, a od 1944 w okolicy Rybnika. Od września 1945 roku działał w grupie dywersyjnej Rocha Koziołka, pseudonim Odra. Został aresztowany w lutym 1946 i przeszedł ciężkie śledztwo w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. 31 sierpnia 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Rybniku skazał Tośka na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 grudnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Szczątki Antoniego Fojcika odnaleziono w 2018 roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Agnieszka Połońska, pracownik oddziału IPN w Katowicach. Władysław Grat. Urodził się 20 maja 1920 roku w Rybniku. W okresie okupacji był członkiem tajnej polskiej organizacji powstańczej. Od maja 1942 ukrywał się w okolicy Jędrzejowa. Od września 1945 działał w grupie dywersyjnej Rocha Koziołka, pseudonim Odra. Aresztowany w lutym 1946 przeszedł ciężkie śledztwo w siedzibie katowickiego UB. 31 sierpnia 1946 roku został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Rybniku. Wyrok wykonano 11 grudnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Szczątki Władysława Grada odnaleziono we wrześniu 2019 roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Adam Kondracki, pracownik oddziału IPN w Katowicach. Józef Jankowski, pseudonim Płaza. Urodził się 18 grudnia 1895 roku w Lesznie w powiecie przasnyskim. Jako nastolatek wyruszył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. W 1917 roku został zarejestrowany jako poborowy do Armii Amerykańskiej.
w maju 1918 roku wstąpił do Błękitnej Armii generała Hallera, w szeregach której walczył w latach 1919-20 w walkach o granice państwa. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku służył w Armii Krajowej. Po wojnie współpracował z oddziałem NZW sierżanta Edwarda Dobrzyńskiego, pseudonim Orzyc Żubr, któremu udzielał kwatery. Po aresztowaniu został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 5 lat więzienia i osadzony w więzieniu Warszawa-Praga, tak zwane Toledo, a następnie w Rawiczu i Raciborzu, gdzie zmarł 2 grudnia 1952 roku. Szczątki Józefa Jankowskiego zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku w trakcie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Dariusz Jankowski, wnuk ofiary. Antoni Kieloch. Urodził się 10 maja 1896 roku w Aleksandrowie w powiecie starachowickim. Współpracował z oddziałem ROAK Stanisława Serafina, pseudonim Śmiały, zapewniając mu pożywienie oraz udzielając noclegów w swoim domu w Długowoli. Został aresztowany w listopadzie 1949 roku, a następnie skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na 5 lat więzienia. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 18 września 1952 roku. Szczątki Antoniego Kielocha zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku w trakcie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Marek Kieloch, wnuk ofiary. Porucznik Stanisław Kopik, pseudonim Zemsta. Urodził się 21 lipca 1914 roku w Słomczynie w powiecie warszawskim. W 1936 roku rozpoczął służbę w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. W czasie kampanii wrześniowej został ranny w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim i dostał się do niewoli niemieckiej. Po ucieczce ze szpitala powrócił do Garwolina, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. W lipcu 1944 wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w walkach w rejonie Warszawy oraz przy forsowaniu Odry. W październiku 1945 roku rozpoczął służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza. Jednocześnie nawiązał kontakt z komendantem zgrupowania NSZ, kapitanem Henrykiem Flamę, pseudonim Bartek. W obawie przed aresztowaniem na początku sierpnia 1946 roku zdezerterował ze strażnicy WOP w Rycerce Górnej. Szybko zorganizował własny oddział, który stoczył wiele starć z funkcjonariuszami UB, WOP i KBW oraz przeprowadził liczne akcje wymierzone przeciwko konfidentom bezpieki. Wiosną 1947 roku wobec częściowego rozbicia rozwiązał oddział i wraz z żoną wyjechał do Warszawy. 17 czerwca 1948 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpieki i przewieziony do siedziby Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Prawdopodobnie w nocy z 17 na 18 czerwca 1948 roku zmarł w trakcie śledztwa. Według oficjalnej wersji wyskoczył z okna drugiego piętra gmachu UB. Szczątki Stanisława Kopika zostały odnalezione w maju 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery C cmentarza wojskowego na Powązkach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbiorą panowie Cezary i Krzysztof Kopik, bratankowie ofiary. Tadeusz Kościółek.
Urodził się 4 maja 1932 roku w Krakowie. W styczniu 1952 roku został zatrzymany pod zarzutem kontaktu z przedstawicielami francuskiego wywiadu na terenie Niemiec i przekazywania informacji stanowiących tajemnicę państwową. 7 października tego samego roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wykonano 30 marca 1953 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Tadeusza Kościółka odnaleziono wiosną 2013 roku podczas prac ekshumacyjnych na terenie kwatery Eł cmentarza wojskowego na Powązkach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Andrzej Cisek, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Wacław Laskowski, pseudonim Wielki. Urodził się 26 września 1911 roku w Szyszkach w powiecie pułtuskim. W latach 1932-33 pełnił służbę w 22 Pułku Piechoty w Siedlcach. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. W latach 48-51 wraz z siostrą oraz bratem współpracował z partyzantami z patroli Komendy Powiatu NZW starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja. W tym okresie wielokrotnie udzielał schronienia i wiktu w swoim domu, pomagał w gromadzeniu informacji oraz przechowywał rzeczy osobiste Roja. Aresztowany przez PUBP w Ostrowi Mazowieckiej został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 9 lat więzienia. Osadzono go w więzieniu w Pułtusku, a następnie w Centralnym Więzieniu Warszawa-Praga oraz Strzelcach Opolskich, a od wiosny 1952 roku w Raciborzu, gdzie zmarł 8 grudnia 1952 roku. Szczątki Wacława Laskowskiego zostały odnalezione w listopadzie 2020 roku w trakcie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Mieczysława Wójtewicz, siostrzenica ofiary. Stanisław Wawrzyniec Lewandowski. Urodził się 21 lipca 1924 roku w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim. Pełnił służbę w 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji Pancernej. 24 lipca 1946 roku po walce stoczonej w Jaworniku Ruskim z oddziałem Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do niewoli i zamordowany. Szczątki Stanisława Lewandowskiego zostały odnalezione w lipcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych w Jaworniku Ruskim. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Aleksandra Rak, siostrzenica ofiary. Franciszek Marciniak, pseudonim Kuna. Urodził się 5 września 1927 roku w Maleniskach w powiecie jarosławskim. W okresie od września 43 do lipca 44 był żołnierzem miejscowych struktur Armii Krajowej. Brał udział w akcji Burza. Po wkroczeniu wojsk sowieckich kontynuował działalność konspiracyjną w oddziale NZW. Aresztowany przez PUBP w Łańcucie w styczniu 50 roku został poddany brutalnemu śledztwu. Zmarł w szpitalu więziennym w Rzeszowie 2 maja 1950 roku oficjalnie na gruźlicę płuc. Szczątki Franciszka Marciniaka zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych w kwietniu 2021 roku na terenie cmentarza Pobitno w Rzeszowie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Małgorzata Gliwa, pracownik oddziału IPN w Rzeszowie.
Rudolf Mojeścik. Urodził się 13 kwietnia 1929 roku. Po zakończeniu wojny był członkiem zgrupowania oddziałów leśnych 7 Okręgu NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Został zamordowany we wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie w wyniku operacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa o kryptonimie Lawina. Szczątki Rudolfa Mojeścika zostały odnalezione w marcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Starym Grodkowie. Na zdjęciu Rudolf Mojeścik trzyma na rękach swojego młodszego brata. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Marian Mojeścik, brat ofiary. Jan Mulak, pseudonim Śmiech. Urodził się 3 stycznia 1913 roku w Wołczuchach na Ukrainie. Aresztowany pod zarzutem działalności w organizacji podziemnej, został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 lutego 1947 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Szczątki Jana Mulaka odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych w kwietniu 2021 roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Dariusz Mulak, wnuk ofiary. Irena Odżywołek. Urodziła się 20 grudnia 1925 roku w Byczynie w powiecie chrzanowskim. Tuż po wojnie rozpoczęła pracę w więzieniu Świętego Michała w Krakowie, gdzie w czerwcu 1946 roku podjęła współpracę z uwięzionym tam podporucznikiem Bolesławem Pronobisem, pseudonim Ikar, żołnierzem 16 Pułku Piechoty AK i dowódcą oddziału NSZ Huragan. Działania młodej strażniczki polegały na nawiązaniu kontaktu z członkami podziemia oraz przemyceniu broni i granatów do więzienia. Doprowadziło to do jego rozbicia przez oddział zgrupowania Józefa Kurasia Ognia i uwolnienia 64 osadzonych. Jako łączniczka NSZ próbowała razem z Ikarem przedostać się na zachód. Została aresztowana w listopadzie 1946 roku w Gliwicach i skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci. Wyrok wykonano 17 grudnia 1946 roku w więzieniu przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach. Szczątki Ireny Odżywołek odnaleziono we wrześniu 2019 roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Maria Pierzchała, bratanica ofiary. Henryk Sito. Urodził się 4 października 1928 roku w Motyczu w powiecie lubelskim. Był żołnierzem KWP w obwodzie Radomsko. Od połowy 1948 roku był członkiem grupy podziemnej działającej w województwie wrocławskim pod dowództwem Zdzisława Gajika, pseudonim Pistolet, i Stanisława Piekarskiego, pseudonim Orkan. Aresztowany w listopadzie 1948 roku przez funkcjonariuszy WUBP we Wrocławiu, został skazany 20 grudnia tego roku na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 stycznia 1949 roku w więzieniu nr 1 we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej.
Szczątki Henryka Sito odnaleziono w marcu 2012 roku w trakcie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Wiesława Jankowska, siostrzenica ofiary. Stanisław Stankiewicz, pseudonim Sośniak, Dąb, Kornik. Urodził się 15 listopada 1903 roku w Wólce Profeckiej. W okresie okupacji był członkiem ZWZ-AK. Jednocześnie wraz z żoną Barbarą zaangażował się w ratowanie Żydów, za co w 1986 roku zostali pośmiertnie odznaczeni przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2006 roku medalem odznaczono również dzieci Stanisława Stankiewicza, syna Tadeusza oraz córkę Barbarę. Po wkroczeniu Sowietów w obawie przed aresztowaniem wyjechał i rozpoczął pracę w leśnictwie Sterdyń w powiecie Sokołów Podlaski, gdzie kontynuował działalność niepodległościową w strukturach Zrzeszenia WIN oraz NZW. W sierpniu 1947 roku został aresztowany i przywieziony do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ulicy Sierakowskiego, gdzie poddano go brutalnemu śledztwu, w wyniku którego zmarł 12 sierpnia 1947 roku. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo, wyskakując z okna trzeciego piętra budynku. Szczątki Stanisława Stankiewicza odnaleziono w maju 2021 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych na terenie kwatery C cmentarza wojskowego na Powązkach. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Lena Elżbieta Stankiewicz, wnuczka ofiary. Roman Trukawka. Urodził się 20 stycznia 1925 roku w Leśniewie w powiecie makowskim. Pełnił służbę w 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji Pancernej. 24 lipca 1946 roku po walce stoczonej w Jaworniku Ruskim z oddziałem Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do niewoli i zamordowany. Szczątki Romana Trukawki zostały odnalezione w lipcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Jaworniku Ruskim. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Irena Mamczyc, bratanica ofiary. Bronisław Wawer, pseudonim Listek. Urodzony 31 sierpnia 1930 roku w miejscowości Dys w powiecie lubartowskim. W 1948 roku przeniósł się do Nagórza w powiecie lwóweckim, gdzie stanął na czele organizacji niepodległościowej Służba Podziemna, działającej w tym rejonie w latach 1951-52. Skupiała ona byłych żołnierzy AK oraz NSZ. Listek został zatrzymany w grudniu 1951 roku w trakcie próby rozbrojenia funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. 13 czerwca 1952 roku Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał go początkowo na 15 lat więzienia, jednakże w wyniku skargi rewizyjnej złożonej przez prokuratora wyrok uchylono i 16 sierpnia 1952 roku zasądzono karę śmierci. Wyrok wykonano 12 stycznia 1953 roku na terenie więzienia nr 1 przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu.
Szczątki Bronisława Wawera odnaleziono w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych w listopadzie 2011 roku na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Danuta Bartek, córka ofiary. Podporucznik czasu wojny Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa. Urodził się 18 sierpnia 1926 roku w Wilnie. Od czerwca 1943 roku był żołnierzem Armii Krajowej. Jesienią tego roku wstąpił w szeregi 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Po rozwiązaniu brygady w lipcu 1944 roku usiłował przedostać się do Puszczy Augustowskiej, gdzie dowódca major Zygmunt Szędziela-Szłupaszka wyznaczył koncentrację. Został jednakże przymusowo wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, skąd zdezerterował w październiku 1944 roku i ponownie dołączył do oddziału majora Łupaszki. Wiosną 1945 w ramach odtwarzanej na Białostoczczyźnie 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej objął stanowisko zastępcy dowódcy 4. Szwadronu. Po kolejnej demobilizacji brygady we wrześniu 1945 kontynuował działalność na terenie Pomorza oraz Warmii i Mazur, pełniąc od maja 1946 funkcję dowódcy 4. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK. Pododdział dotrwał do amnestii 1947 roku, kiedy to uległ samorozwiązaniu. Po demobilizacji Lufa dołączył do działającej na Podlasiu 6. Brygady Wileńskiej AK kapitana Władysława Łukasiuka-Młota. Po aresztowaniu w czerwcu 1948 w Siedlcach został 1 lipca przekazany do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie i osądzony w więzieniu na zamku w Lublinie, gdzie przeszedł bardzo intensywne śledztwo. 24 lutego 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie skazał Lufę w trybie doraźnym na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 marca 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie. Szczątki Henryka Wieliczki odnaleziono w kwietniu 2021 roku w wyniku prac ekshumacyjnych przeprowadzonych przez zespół IPN na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Jan Kazimierz Wieliczko, bratanek ofiary. Julian Wojciuch, pseudonim Wróbel. Urodził się 4 listopada 1925 roku w Ciscu w powiecie żywieckim. Po zakończeniu wojny wstąpił do oddziału Antoniego Bieguna, pseudonim Sztubak, wchodzącego w skład zgrupowania oddziałów leśnych 7 Okręgu NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Został zamordowany we wrześniu 1946 roku w Starym Grodkowie w wyniku operacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa o kryptonimie Lawina. Szczątki Juliana Wojciucha zostały odnalezione w marcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Starym Grodkowie. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Adam Kondracki, pracownik oddziału IPN w Katowicach. Stanisław Zyskowski. Urodził się 9 lipca 1924 roku w Wąsoszu w powiecie grajewskim. W okresie okupacji niemieckiej był w strukturach NSZ. Zyskowski został aresztowany 12 marca 1946 roku za przechowywanie na terenie własnego gospodarstwa broni należącej do oddziału NZW Wacława Mieńkowskiego, pseudonim Śmiały, którego był członkiem.
Wydział Doraźny Sądu Okręgowego w Białymstoku 14 marca 1946 skazał go na karę śmierci, którą wykonano w więzieniu w Białymstoku 19 marca 1946 roku. Szczątki Stanisława Zyskowskiego zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych w czerwcu 2018 roku na terenie Białego Stoku. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Janina Ptak, siostrzenica ofiary. Jan Żak, pseudonim Huragan Bochun. Urodził się 30 lipca 1927 roku w Wólce Skotnickiej w powiecie koneckim. W kwietniu 1946 roku został aresztowany po ujawnieniu przy nim antykomunistycznej odezwy, której był autorem. 19-latka przywieziono z Częstochowy do WUBP w Łodzi pod zarzutem przynależności do AK. Zwolniony został w sierpniu 1946 roku, a sprawa została umorzona. Prawdopodobnie już w trakcie nauki w gimnazjum nawiązał współpracę z oddziałem KWP podporucznika Tadeusza Bartosiaka, pseudonim Wilk. W maju 1949 postanowił wraz z Józefem Broszkowskim utworzyć oddział zbrojny, który przeprowadził wiele działań skierowanych przeciwko władzy komunistycznej. Po wykonanych akcjach rekwizycyjnych zostawiał pokwitowania podpisane swoim pseudonimem, potwierdzając działanie na rzecz KWP. Po śmierci jednego ze swoich podkomendnych, Huragan rozwiązał oddział w grudniu 1949 i podjął próbę wyjazdu do Słupska, zakończoną aresztowaniem przez funkcjonariuszy PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Wyrokiem z 26 maja 1950 roku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi został skazany na karę śmierci, którą wykonano 1 sierpnia 1950 roku w więzieniu w Łodzi. Szczątki Jana Żaka zostały odnalezione w listopadzie 2019 roku w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych na cmentarzu przy ulicy Smutnej w Łodzi. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pan Zbigniew Gorączka, siostrzeniec ofiary. Władysław Żwirek, pseudonim Wysoki Gal Roman, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych. Urodził się 15 listopada 1911 roku we wsi Wnorów w powiecie sandomierskim. W 1933 roku ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy w Kielcach. W czasie wojny w 1939 roku walczył m.in. w obronie Lwowa, gdzie został ciężko ranny. W szpitalu przebywał do maja 1940 roku, następnie został umieszczony w obozie jenieckim. Z niewoli został zwolniony w lipcu 1940 roku, powrócił w Sandomierskie, gdzie związał się z miejscowymi strukturami NOW, a następnie NSZ. Od 1943 roku miał pełnić funkcję komendanta powiatu NSZ Sandomierz. Utrzymywał kontakt z oddziałem partyzanckim Jędrusie. Po wkroczeniu Sowietów, zagrożony aresztowaniem, przedostał się na Lubelszczyznę. W październiku 1944 roku objął obowiązki komendanta powiatu NSZ Chełm. W marcu 1945 roku został mianowany szefem oddziału pierwszego w Komendzie Ziem Wschodnich NSZ oraz Komendzie Okręgu NSZ Lublin. W lipcu 1945 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie i przeszedł brutalne śledztwo. Był przetrzymywany w więzieniu na zamku w Lublinie, a od stycznia 1946 roku w więzieniu karnośledczym na warszawskim Mokotowie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 maja 1946 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki Władysława Żwirka odnaleziono w październiku 2020 roku podczas prac prowadzonych przez IPN w ossuarium cmentarza przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie.
W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Wanda Masternak, bratanica ofiary. Felix Żyto urodził się 26 marca 1924 roku w Czerlinie w powiecie wągrowieckim. Pełnił służbę w 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji Pancernej. 24 lipca 1946 roku po walce stoczonej w Jaworniku Ruskim z oddziałem Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do niewoli i zamordowany. Szczątki Feliksa Żyto zostały odnalezione w lipcu 2016 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Jaworniku Ruskim. W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odbierze pani Małgorzata Gliwa, pracownik oddziału IPN w Rzeszowie. Dziękuję panom prezesom, dziękuję państwu. Szanowni państwo, proszę teraz o powstanie. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, zapraszam teraz do obejrzenia materiału filmowego ukazującego miejsca prowadzonych prac poszukiwawczych ofiar totalitaryzmu, w których nazwiska dziś poznaliśmy.
O zabranie głosu proszę teraz zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Krzysztofa Szwagrzyka. Wielce szanowne, drogie rodziny naszych bohaterów, szanowni państwo, 70-80 lat temu wasze domy, wasze serca okryła żałoba na tragiczną wieść o śmierci poległych, straconych, zamordowanych, zmarłych, waszych ojcach, mężach, siostrach, braciach. Przez następne kilkadziesiąt długich lat nie dane wam było nigdy stanąć przy grobie swoich bliskich. Nie dane wam było pomodlić się w miejscu ich spoczynku. Nie dane wam było zapalić świeczki, ani uronić tam łzy. A o okolicznościach śmierci waszych bliskich i domniemanych miejscach pochówku w waszych domach rozmowy szeptem trwały długo. I były to nocne, długie Polaków rozmowy. Dzisiaj w Belwederze w Warszawie, w tym bardzo ważnym dla nas Polaków miejscu, w tym miejscu związanym z panem marszałkiem Józefem Piłsudskim, który tutaj mieszkał, tutaj pracował i tutaj zmarł. Na placu, po którym chodził. Dziś Polska mówi państwu, drogie rodziny, odnalazłam swoją córkę, odnalazłam swoich synów. Odnalazłam ich w dołach śmierci, w Białymstoku, przy ulicy Gedymina, w Szczecinie, na cmentarzu centralnym, na Powązkowskiej Łączce, w Warszawie i na kwaterze C na Powązkach, na nekropolii przy Wałbrzyskiej w Warszawie. Odnalazłam w Łodzi, na cmentarzu przy Smutnej, w Starym Ochędzynie, w powiecie wieruszowskim. Odnalazłam w Lublinie, na cmentarzu przy Unickiej, w Rzeszowie, na Pobitnie, w Starym Jaworniku na Podkarpaciu. Odnalazłam także we Wrocławiu, na cmentarzu Osobowickim, w Starym Grodkowie, w powiecie nyckim na Opolszczyźnie, w Katowicach, na cmentarzu Panewniki i w Raciebłożu na cmentarzu Jeruzalem. Honoru pracy, która pozwoliłaby odnaleźć szczątki naszych bohaterów, dostąpili pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Przez wiele długich lat, nieraz w bardzo trudnych warunkach, prowadzili te prace, a to, co wówczas przeżyli, spowodowało, że wasi bliscy stali się także naszymi bliskimi, a pamięć nasza o nich nie skończy się z chwilą, kiedy akta ich spraw zostaną złożone w zakładowym archiwum. Dzieląc z państwem ogromną radość z tej uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych, pragniemy, aby obrazy i słowa, które płyną z tego miejsca, z tej uroczystości w całą Polskę, dały nadzieję tysiącom polskich rodzin, które nadal, tak jak państwo do dziś, oczekują informacji, gdzie pogrzebano ich najbliższych. Mówimy o tych pomordowanych w kazamatach bezpieki, pomordowanych przez gestapo, przez NKWD. Mówimy o tych zamordowanych w Obławie Augustowskiej, w Rzezi Wołyńskiej i w wielu innych miejscach polskiej Golgoty. Pragniemy także, żeby ta uroczystość przyniosła niewzruszoną wiarę w to, że Polska nigdy nie zapomina o swoich córkach, o swoich synach, o tych, którzy przelewali za nią krew, o tym, którzy oddali za nich życie.
i zawsze powraca po swoich. Dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu proszę przedstawiciela rodzin zidentyfikowanych ofiar, pana Zbigniewa Człowiekowskiego. Panie ministrze, panie prezesie, panie wiceprezesie IPN, panowie dyrektorzy, szanowni zebrani. W imieniu rodzin, które odebrały dziś noty identyfikacyjne odnalezionych szczątków swoich bliskich, naszych bohaterów, ofiar zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej, komunistycznych z okresu powojennego i zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu z Jawornika Ruskiego, bardzo dziękuję za te akty i przygotowaną uroczystość. Szczególne podziękowania kieruję do Instytutu Pamięci Narodowej, wiceprezesa, dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka i całej grupie osób pracujących w archiwach, specjalistycznych laboratoriach genetycznych oraz bezpośrednio w terenie za wypełnianie tej szlachetnej misji. Niech mi będzie wolno złożyć podziękowania dla tych wszystkich osób na ręce pani doktor antropologii Magdalenie Krajewskiej. Bardzo gorąco dziękuję. Wiem, że jest to żmudna praca i nie zawsze z sukcesami, ale tutaj, jak widać, udało się i za to gorąco dziękuję. Te noty identyfikacyjne przekazane nam spadkobiercom dobrego imienia naszych bliskich, którzy zginęli jako świadkowie prawdy i wolności, przekazane w tym szczególnym miejscu, w stolicy Polski, w Belwederze, uwierzytelnione przez pana prezydenta Rzeczpospolitej, mają dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze, ojczyzna pamiętała i upomniała się o nich, przypominając ich bohaterską śmierć, a przecież mieli być zapomniani, zakopani gdzieś w bezimiennych dołach. A drugi aspekt to to, że będziemy mogli po latach spełnić swój chrześcijański obowiązek i pochować ich z godnością i szacunkiem oraz modlitwą w uroczystych pogrzebach na naszych cmentarzach. Cieszy nas również fakt, że w wolnej Rzeczpospolitej przywracana jest o nich pamięć i dobre imię. Cieszy to, że trwa dobry przekaz historyczny o naszych często do tej pory bezimiennych bohaterach poprzez taką uroczystość jak ta dzisiejsza oraz setki publikacji naukowych Instytutu Pamięci Narodowej czy innych wydawnictw, organizowane spotkania dla młodzieży przez IPN, konkursy historyczne w wielu szkołach, czy ostatnio wydane podręczniki do historii dla szkół średnich autorstwa pana profesora Wojciecha Roszkowskiego Historia i teraźniejszość. My, przedstawiciele rodzin, szczególni świadkowie ofiar tych systemów opartych na nienawiści do człowieka, za te wszystkie działania przybliżające prawdę o najnowszej historii Polski serdecznie dziękujemy. Dziękuję za uwagę. Uprzejmie dziękuję. Szanowni państwo, na tym oficjalna część dzisiejszej uroczystości dobiega końca. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Po odprowadzeniu sztandaru Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zapraszam państwa na część nieoficjalną, która odbędzie się w przestrzeni tarasowej Belwederu. Proszę teraz wszystkich państwa o powstanie.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za udział w uroczystości. Zapraszam teraz na część nieoficjalną.